Dzień dobry. Powracamy po krótkiej przerwie, powracamy do kulisów rynków, a w kulisach Mike Satoshi, znany i lubiany, ceniony również za swoje eksperckie wypowiedzi, doświadczenie, youtuber. Witam wszystkich. Na tym rynku nie ma ekspertów, to prawda. Zweryfikować jest zbyt młody. No tak, rynek młody, rynek szeroki i rynek również głęboki i niebezpieczny. Tak przynajmniej się wydaje po tych ostatnich wydarzeniach, które no, pojawiły się tutaj w Polsce. Przytoczę, o co chodzi. Szanowni użytkownicy, z przykrością informujemy, że wskutek utraty płynności z dniem 8 lipca 2019 roku serwis bitmarket.pl/net został zmuszony zakończyć swoją działalność. Będziemy informować Państwa o dalszych krokach. Czy zaskoczył Cię ten komunikat? Czy znasz albo sam handlowałeś na Bitmarket? Nie, ja osobiście nie jestem poszkodowany w sprawie Bitmarketu. Z giełdy nie korzystałem. Powiem szczerze, ja staram się wybierać giełdy, które są w jakiś sposób uregulowane, w jakiś sposób mają jakąś pozycję, a nie, że tam jedna spółka matka gdzieś tam na Seszelach, druga gdzieś tam na Wyspach Marszala, trzecia na Białorusi, a czwarta w Pekinie. Także nie, no, trzeba unikać, bo jak tworzy się różnego rodzaju struktury, to wiadomo, o co w takim czymś chodzi. Puls biznesu, dzisiejsze wydanie Pulsu biznesu, które przeglądałem dziś rano razem z Agnieszką Zarębą, informuję, że w związku z zamknięciem serwisu Bitmarket, giełdy Bitmarket, poszkodowanych mogło zostać nawet 60 tysięcy użytkowników na kwotę blisko czy około 2300 bitcoinów. Dla przypomnienia, rano zastanawialiśmy się z Agnieszką, ile to tak naprawdę jest. W tym momencie bitcoin kosztuje 12 982 dolary, co wszystko sprawia, że utracono środki o wartości przeszło 113 milionów złotych. No i teraz pytanie, co się stało z tymi środkami, bo z tego co wiem, to giełda nie padła ofiarą hakerów, tylko niegospodarność. No pytanie, zakładając, że giełda powinna nie obracać, bo to nie jest bank i system rezerwy cząstkowej, giełda powinna trzymać środki użytkowników w sposób bezpieczny. Jeżeli nie pada ofiarą hakerów, a wiadomo, że giełda utrzymuje się z prowizji, z listowania, tego typu rzeczy, no to pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi, czy ludzie odzyskają te pieniądze, czy się może okaże, że na przykład właściciele bądź pracownicy giełdy używali środków do grania na przykład z dźwignią, żeby zarobić jeszcze więcej, a może jakieś nietrafione inwestycje. Ja podejrzewam, że osoby wtajemniczone, osoby wewnętrzne już wiedziały od kilku miesięcy, że coś się dzieje, bo to nie jest tak, że giełda nagle upada, zamyka się, szczególnie jeśli chodzi o niegospodarność, czy tam powiedzmy utratę płynności, jak się to ładnie mówi, tak? To nie jest, no, teoretycznie wydaje się, że prowadzenie giełdy, oczywiście to są koszty, bo trzeba opłacić infrastrukturę i tak dalej, no, ale jednocześnie środki klientów powinny być święte, nienaruszalne i nie powinno się z nimi nic dziać, nie? No, pytanie, jak wygląda tutaj sytuacja, bo tak naprawdę nie wiemy. Mhm. Technologia blockchain jest to tyle dobra i tak skonstruowana, że tutaj w rejestrze nic nie znika. Historia jest niezmienna i teraz pytanie, czy właśnie w łańcuchu bloków Bitcoin, w łańcuchu właściwie Bitcoina, czy jest możliwe, aby użytkownicy Bitmarket znaleźli swoje środki, znaleźli swoje bitcoiny, być może nawet je odzyskali? Po części można to zrobić, ale no bo tak jak powiedziałeś, łańcuch jest całkowicie transparentny, tylko teraz powiązanie, bo lepsze giełdy ujawniają swoje na przykład cold wallety, podają adresy, żeby ludzie, między innymi takie serwisy jak Whale Alert, śledzą takie właśnie cold wallety, tego typu rzeczy, czy tam się nic nie dzieje. Pytanie, czy cold wallety Bitmarketu były znane, bo powiedzmy, jeżeli ja mam swój adres i przeleję środki tobie i znam twój adres, ale z swojego adresu wyjdą na adres trzeci, to pytanie, kto jest właścicielem tego trzeciego adresu? Czy to jesteś ty, czy to jest ktoś inny? Więc w przypadku giełdy, to giełda musi zapewnić transparentność, to giełda musi opublikować swoje cold wallety, hot wallety i tak dalej. To jest taka dobra praktyka, która powinna być przez większość giełd wprowadzana w życie, bo bez tego tak naprawdę to jest ruletka. Czemu właśnie w branży kryptowalut, w przestrzeni blockchainowej czy kryptowalutowej już stricte dochodzi do takich wydarzeń? Próżno tutaj szukać podobnych historii w przypadku tradycyjnego systemu finansowego.
Czy to jest kwestia wciąż braku regulacji, czy może tutaj Bitcoin tak mocno działa na wyobraźnię ludzką, że tutaj chciwość no, zaślepia właściwie właścicieli różnych portali, serwisów? No ja bym nie bronił tak bardzo tego tradycyjnego systemu. Mamy takie przykłady jak Ambergold, ostatnio Getback, tak? Mhm. Więc to, a ostatnio słyszałem, że ze dwa dni temu został zatrzymany statek należący do Goldman Sachs, czy tam do JP Morgan, już nie pamiętam, do jednego z dużych banków, na którym były narkotyki o wartości jednego chyba biliona, czy tam miliarda dolarów. Nie, chyba biliona właśnie, więc to jakieś kolosalne pieniądze. I już komentarze w internecie pojawiły się, że no, nie będzie świątecznego przyjęcia w tym roku w banku. Bitcoin oczywiście ułatwia jedną bardzo prostą sprawę, z racji transfer środków. Zapamiętując 12 bądź 24 słowa, zależnie od portfela, jesteśmy w stanie swoje środki, czy ukradzione środki, przewieźć do dowolnego miejsca na świecie i nikt tak naprawdę nie wie o tym, że my te środki mamy, bo kto posiada ten mnemonic seed, jest w stanie z niego wygenerować, a to są tak naprawdę 24 słowa, to nie jest problem, żeby to zapamiętać. Możemy pojechać do dowolnego kraju na świecie, który posiada bitomaty i później się czy skeszować, czy ewentualnie sprzedać to gdzieś, więc to ułatwia, to tutaj ułatwia. No ale z drugiej strony tradycyjny system finansowy wcale niczym się nie różni. Jak mówią statystyki, na co 10. banknocie w Stanach Zjednoczonych można znaleźć ślady kokainy, także to też o czymś świadczy. Ja bym tutaj nie demonizował. To jest nowa technologia, która można powiedzieć jest jeszcze nieuregulowana, aczkolwiek ja jestem przeciwnikiem regulacji z racji tego, że prowadzenie ludzi za rękę powoduje, że tak czy siak oni się wpakują, będą bardziej ryzykować, bo człowiek, który się raz sparzy, ja sam się sparzyłem na skamach i oszustwach na rynku kryptowalut, człowiek, który raz się sparzy, będzie drugim razem bardziej ostrożny, a jeżeli nie będzie ostrożny, to już jest jego problem, że nie uczy się na własnych błędach, więc ja jestem, oczywiście jestem za tym, żeby ten rynek był jak najmniej regulowany, ale jednocześnie, żeby były pełne konsekwencje, jeżeli ktoś kogoś oszuka, to jak to się mówi, trzeba go przypalać tam gorącym żelazem, oczywiście żartuję. Ale czy to jest możliwe bez regulacji w momencie, gdy, no cóż, Bitcoin, który bazuje na kryptografii, no niemal pełna anonimowość, umówmy się, tak, że bardzo ciężko wyśledzić jest te środki, bardzo ciężko wyśledzić jest transfer tych środków, praktycznie niemożliwe jest udowodnienie, że my aktualnie jesteśmy w posiadaniu jakiejś tam ilości bitcoinów na danym adresie czy w sieci, na gorących portfelach, hot wallets, tak, czy właśnie na... Zgadza się, tak, ale jeżeli możemy to zrobić w taki sposób, jeżeli mamy giełdę kryptowalutową, no to tą giełdę powinien ktoś zarządzać z imienia, z nazwiska, ze spółki i tak dalej. I później wobec tych osób bezwzględnie powinno się wyciągać konsekwencje, więc taka osoba... Ja zawsze porównuję to, tak jak u nas powiedzmy, czy ogólnie w Europie jest prawo tak zwane prewencyjne, czyli każdy jest potencjalnym przestępcą i po to są przepisy, żeby ta osoba nie próbowała nawet, co wręcz ludzi, jeżeli ktoś jest państwo uważacie za przestępcę, to masz tak jakby moralne przyzwolenie, może nie moralne, takie psychiczne w głowie przyzwolenie, że no jak i tak jestem przestępcą, to co ja tam będę sobie. W Stanach Zjednoczonych jest wręcz odwrotnie, tam jest typowo konsekwencyjne prawodawstwo, czyli jak już zostaniesz przestępcą, to cię puścimy z torbami i uważam, że w taki sposób powinniśmy podchodzić, czyli edukować ludzi, że to oni ponoszą odpowiedzialność za własne środki. Jeżeli rejestrujesz się na giełdzie jakiejkolwiek, po pierwsze, nie trzymaj środków na giełdzie, jeżeli nimi nie handlujesz, po co? Jeżeli jesteś hodlerem, to trzymaj środki na własnych portfelach, do którego masz dostęp do kluczy prywatnych, odpowiednio zabezpieczonych, bo to jest temat rzeka. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce założyć giełdę, no powinien być weryfikowany z imienia i z nazwiska i później wobec takiego człowieka nie ma tłumaczenia, tak samo ponosi konsekwencje. Jeżeli prowadził giełdę i został okradziony, no to albo wykup sobie polisę ubezpieczeniową, jeżeli takową jesteś w stanie, albo jeżeli nie jesteś w stanie zabezpieczyć pieniędzy swoich ludzi, czy swoich klientów, no to nie zaczynaj takiego biznesu, no bo to wiadomo, giełdę kryptowalut założyć może właściwie każdy w tej chwili, no i to jest, kupi jakiś stary silnik za bezcen, który ma pełno dziur, który już dawno został rozpracowany przez hakerów i jest zadowolony, że na początku się kręci. Jak się pojawią jakieś środki, nagle się okazuje, że tych środków nie ma, nie? A ludzie to są ludźmi, no co tu dużo mówić. Tak, tylko tutaj mówimy o przypadkach haku, tak? Przypadkach tak. Włamań do serwera i transferze tych środków poza giełdę. A co w przypadku, gdy sama giełda jest tym złym i sama giełda próbuje tutaj
no, zabrać tam te środki, te bitcoiny. No to wracamy do punktu wyjścia, czyli konsekwencja wobec osób, które prowadziły tą giełdę, jeżeli ktoś prowadzi giełdę nielegalnie, bo wiadomo, że w Polsce kryptowaluty są praktycznie w ogóle nieuregulowane, nie ma żadnych regulacji, nie ma definicji praktycznie, jedynie jeśli chodzi o przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy, to tam troszeczkę coś, tam finansowanie terroryzmu, to tutaj troszeczkę mamy jakieś drobne regulacje. Być może trzeba to zrobić w taki sposób, że takie osoby powinny być ponosić konsekwencje zakładające giełdę. Giełda być może powinna dostawać jakąś licencję, a wiadomo, że niestety jak na razie nasz KNF to bardziej pod górkę robi tym, którzy chcą legalnie robić, a ci, którzy tam sobie robią, to się przenoszą na inne jurysdykcje i mają to, można powiedzieć, gdzieś. Ale to, co mówię, prawodawstwo i to nie tylko kryptowalut dotyczące, powinno być tak, nie, że przepiszę majątek na żonę i człowiek nie ma i później go, i później się okazuje, że on nie ma żadnych środków, nie można nim nic zrobić, a rodzina sobie żyje i wiadomo, że on też żyje. Także to jest ogólnie szerszy problem, moim zdaniem, egzekwowania jakichś tam należności, egzekwowania właśnie od oszustów, bo sposobów na obchodzenie tego naszego systemu prawnego jest, niestety jest bardzo wiele, ale czasami mam wrażenie, że to celowo jest tak zrobione, że żeby kto wie, jak działać, to będzie sobie działał. Nie? Scam. Oszustwo polegające na wzbudzeniu u kogoś zaufania, a następnie wykorzystanie tego zaufania do wyłudzenia pieniędzy lub innych środków. Czy mogliśmy uniknąć takiej historii jak bitmarket.pl? Czy tutaj dostrzegalne były jakieś wzorce, jakieś podpowiedzi ku temu, że no, historia tego portalu, tej giełdy może zakończyć się właśnie utratą środków przez przeszło 60 tysięcy osób? Ciężko powiedzieć, że tak w 100% można by było uniknąć, bo tak naprawdę nikt nie wie, co w głowie twórców siedzi i w głowie zarządu giełdy. Tutaj na pewno można powiedzieć, ja bym obserwował, dlaczego tam gdzieś, bo Bitmarket przecież kiedyś był giełdą polską, tak? On został później gdzieś sprzedany jakiejś spółce, z Anglii chyba bodajże. Później się okazuje, że tak, ta spółka jednak nie kupi, że to nie doszło do skutku, więc takie uniknąć w 100% ciężko. Na pewno zmniejszyć można by było szkody, gdyby ludzie nie trzymali, bo jestem pewien, że bardzo wielu użytkowników trzymało po prostu swoje środki na tej giełdzie i nie tradowało, po prostu trzymało, czekając nie wiadomo na co. Ja rozumiem, że Bitcoin potrafi być wolny, czasami trzeba nawet, jak się cebulowe fee zapłaci, to trzeba czasami nawet i godzinę czekać na przelew. No ale naprawdę, ile osób traduje? To trzymajcie środki na własnych portfelach, jeżeli nie tradujecie. A chcecie dokonać transakcji, jest bardzo wiele szybkich walut, można raz, dwa przelać środki i wtedy ewentualnie to wykorzystać. Także uniknąć w 100% się nie da, bo tak naprawdę bezpieczeństwo zapewniłby nam tylko i wyłącznie zdecentralizowane giełdy, ale takie prawdziwie zdecentralizowane i takiej giełdy jeszcze chyba póki co takich prawdziwych giełd nie ma. Ale można by było zmniejszyć szkody, tak? Bo jestem pewien tego i tutaj jestem skłonny się założyć, że większość tych użytkowników, która potraciła środki, to trzymała tam po prostu na swojej giełdzie, bo łatwiej, bo wygodniej, bo... To co nas teraz czeka? Co nas teraz czeka w przestrzeni kryptowalutowej w Polsce? Czy Bitmarket będzie zarzewiem nowej akcji przeciwko kryptowalutom? Pamiętamy doskonale rok 2018, gdzie tutaj również dosyć głośny protest przeciwko podatkom, podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy tutaj państwo, regulator być może posłuży się przykładem Bitmarket jako przykładem, który no, będzie wskazywał na to, że regulacje mimo wszystko są potrzebne? Nasze regulacje tak czy siak są potrzebne, czy są potrzebne. Są i nie są, no ale tak, to nam Unia Europejska narzuci, więc te regulacje prędzej czy później wejdą. Nasz KNF, z tego co wiem, to tam dosyć niedawno zmieniło się szefostwo. Z tego co ja wiem, z informacji od giełd, z którymi ja współpracuję, KNF robi bardzo pod górkę, wręcz wypycha nasze podmioty za granicę, tworząc jakieś setki bezsensownych dokumentów, ale dalej prawa nie mamy i ja nie wierzę, żeby przed wyborami się cokolwiek zmieniło. Oczywiście jakieś artykuły medialne tego typu. We Włoszech w jednym z dzienników pojawił się artykuł, w którym Bitcoin został nazwany schematem Ponziego i piramidą finansową, więc takie artykuły będą, są, ale z drugiej strony dużo łatwiej było z kryptowalutami walczyć w 17, w 18 roku. W tej chwili wchodzą to bardzo duże banki, które oficjalnie wypuszczają kryptowaluty.
jest to wręcz uregulowane. Sama Japonia uznała Bitcoina za pełnoprawny środek płatniczy, więc ciężko już w tej chwili robić państwa nawet takie jak nasze. Zdają sobie sprawę z tego, że my zostajemy w tyle. My zostajemy w tyle, ja już nie porównuję się nawet do Malty, ale porównuje się nawet do takich krajów jak Ukraina czy Białoruś, gdzie te regulacje kryptowalutowe już są bądź są wdrażane, jest to adoptowane cały czas, więc tutaj nie wierzę w to, że państwo będzie się zajmować w jakiś sposób kryptowalutami. Tak jak mówię, nie wierzę w to, że przed wyborami cokolwiek się zmieni. Co będzie później, no ciężko powiedzieć, zależnie od tego, która opcja zwycięży. Zabrakło mi słowa. Regulacje są i nie są potrzebne. To był początek twojej wypowiedzi. Czy zatem możemy oczekiwać, że mimo wszystko tutaj sam rynek kryptowalut niejako sam się ureguluje? Czy tutaj kolejny, powiedzmy, taki przypadek, gdzie kolejna rzesza ludzi, bo 60 tysięcy użytkowników, to jest naprawdę sporo, 5 tysięcy osób, które aktywnie tam handlowały, to są doniesienia z dzisiejszego Pulsu Biznesu, czy to nie będzie kolejna cegiełka do tego muru przeciwko wszystkim oszustom, złodziejom i nie będziemy tutaj widzieć jakiegoś większego parcia na zwiększenie bezpieczeństwa przez samych użytkowników? Znaczy, samoregulacja jest czymś dobrym i na świecie to jest, postępuje całkiem nieźle, w Polsce także powoli to jest wprowadzane. Wręcz giełdy, które mają waluty fiat, wprowadzają właśnie mechanizmy KYC, AML, jakieś tam dobre praktyki tego typu rzeczy. Czy będzie to wymuszane? Tak jak powiedziałem, nie wierzę w to, że będzie wymuszane. A jeśli chodzi o oszustów, niestety z przykrością muszę zawiadomić, że wszyscy oszuści, którzy promują różnego rodzaju projekty kontrowersyjne, różnego rodzaju chmury, różnego rodzaju zielone projekty, mają się dobrze, wchodzą w kolejne piramidy i ja tutaj widzę największy problem w tym, że nasze prawodawstwo jest bezsilne, bądź też nie chce po prostu. Policja czy prokuratura nie chce brać tego na głowę. Oni mają wystarczające problemy ze ściganiem tradycyjnych przestępców. Jeszcze kryptowaluty, o której wiedzy, można powiedzieć, jeszcze mają małą wiedzę w tej dziedzinie. Szybciej uwierzę, że urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe szybciej się wyedukują, jak ściągać podatki, jak śledzić użytkowników, niż nasze organy ścigania będą egzekwować, można powiedzieć, przepisy, które już są, bo tak naprawdę narażenie na niekorzystne rozporządzanie swoim mieniem bądź tego typu rzeczy. A takie osoby, które są na rynku od dawna, gdzieś tam ziemię pod Leroyem kupują to na swoich firmach, bądź tam, podam przykład, był film na YouTubie, którym pewien pan woził dzieci samochodem, bez pasów, czwórka dzieci z tyłu, więc ja nie znam samochodu, który jest w Polsce dopuszczony do ruchu, który ma 4 siedzenia z tyłu, nie mówię oczywiście, gdzie są 2 rzędy siedzeń z tyłu. Zostało to zgłoszone, no i co? I nic, no, nic się nie dzieje, tak? Nic się nie dzieje, jak to się mówi, wszystko się dzieje, wszystko dalej się toczy tak, jak się toczyło. Kolejne piramidy, kolejne cudowne projekty, arbitraże, różne inne rzeczy. Nie ma konsekwencji, tak? A ludzie tracą pieniądze, także no, najsmutniejsze jest to, że ludzie w pierwszej kolejności wchodzą w takie projekty. Trzymanie środków na tak zwanych cold walletach, na własnych portfelach, unikanie trzymania środków na giełdach to dwa, powiedzmy, kroki, które już w dosyć znaczący sposób nas chronią przed możliwością oszustwa, przed możliwością skradzenia czy zabrania naszych środków. A na co powinniśmy zwracać uwagę właśnie przy angażowaniu się w być może kolejne projekty ICO, STO, etc. Na co zwrócić uwagę, co powinno nas zaalarmować i co wskazuje na to, że dany projekt może być projektem oszukańczym? No przede wszystkim, jeżeli jakiś projekt rozpisuje na najbliższe 5-7 lat stopy zwrotu, program, prognozowane wzrosty i tak dalej, to już jest pierwsza, bo analiza fundamentalna projektu to jest też temat rzeka, ale jest parę takich rzeczy. Po pierwsze, trzeba sprawdzić zespół, czy ci ludzie, czasami jest to dosyć trudne, zaczynając od tego, czy w ogóle mają profile na LinkedIn,
czy mają jakiekolwiek doświadczenie, czy projekt rozwiązuje jakiekolwiek realne problemy rynkowe. Teraz troszeczkę się to, można powiedzieć, ustabilizowało, bo kiedyś na hasło blockchain to ludzie, jak to się mówi, wpadali w szał i bierzcie moje pieniądze. W tej chwili to już zaczęło się troszeczkę, można powiedzieć, normalizować, tak jak wspomniałeś STO. W tej chwili też jest IEO, czyli robienie emisji na giełdach, ale wiadomo, że bardzo wiele giełd za pieniądze zrobi wszystko. Przede wszystkim kolejna sprawa, jeżeli jakiś projekt obiecuje 10, 100, 1000%, największe co widziałem to jest 600% w ciągu godziny stopa zwrotu, więc trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie, czy ten projekt i w jaki sposób ten projekt generuje te środki, bo trzeba zadać sobie to takie podstawowe pytanie. Na czym ten projekt ma zarabiać? Bo jeżeli będzie zarabiał na tym, że będą ludzie wpłacać, to jest to piramida finansowa, więc to wiadomo od razu. Ale pytanie, czy ten projekt będzie miał jakieś przychody? Bo ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagi. Czy projekt będzie miał jakiekolwiek zastosowanie rynkowe, skąd będą się brały te środki? Jeżeli ktoś pisze, że będzie za chwilę drugim Googlem, drugim Facebookiem albo jakimś drugim Amazonem, to ja wyśmiewam taki projekt, bo trzeba sobie uświadomić, że technologia blockchain nie jest remedium na całe zło świata. Ona się nie nadaje do większości zastosowań. Ona ma swoje zastosowania, w których nie ma nic lepszego i to jest coś, można powiedzieć, rewolucja na skalę internetu, ale w tradycyjnych zastosowaniach, gdzie nie jest potrzebna decentralizacja, gdzie nie jest potrzebne właśnie, gdzie siłą projektu nie jest to rozproszenie, to tak naprawdę blockchain będzie gorszy od zwykłej bazy danych, więc tutaj właśnie trzeba zwracać na to uwagę, tak jak mówiłem. No i oczywiście, jeżeli członkowie zespołu byli zaangażowani w jakikolwiek już skam wcześniej, a da się to wbrew pozorom namierzyć, no to taki projekt ja bym omijał szerokim łukiem. A w jaki sposób? W jaki sposób namierzyć ewentualną historię danego człowieka? Wiesz co, internet nie zapomina, więc zaczynając od zwykłego Google'a, poprzez fora bitcoin.pl, Bitcoin Talk, różnego rodzaju, mówię, strony internetowe, są strony, które śledzą skamy, nie skamy tego typu i po prostu takiego człowieka dobrze by było wyszukać. Oczywiście pod niektórymi projektami kryją się osoby anonimowe, są jakieś pseudonimy i tak dalej. No ja na przykład w takie projekty nie inwestuję. Jeżeli ja nie mam do czynienia z realnymi ludźmi, które w jakiś sposób mogę zweryfikować, to ja w takie projekty nie inwestuję, bo jak ja później wyegzekwuję jakieś tam swoje, powiedzmy, należności, już pomijając, że znajdzie się człowieka, to później kwestia wyegzekwowania tego. Osoby, które są znane na rynku kryptowalut, które chcą budować projekt, mają jakieś doświadczenie, będą się tym wręcz chwalić, czyli będą w projektach, zespół będzie miał profile na LinkedIn z doświadczeniem, które mają pod kątem tego podłoża. Oczywiście ani doświadczenie nie gwarantuje tego, że projekt będzie udany, bo to tak naprawdę rynek zadecyduje, ani też z drugiej strony brak doświadczenia nie mówi, że ten projekt się nie uda. To też tak nie do końca każdy z nas kiedyś zaczynał, tak? Więc to w taki sposób działa. Ale na pewno trzeba tego pilnować. No i w tej chwili wymagać od projektu nie na zasadzie takiej, że projekt, no dobra, mamy projekt, ale co, no coś tam w blockchainie zrobimy, ale co zrobimy, a nie, to jak zbierzemy pieniądze, to wtedy się zastanowimy. Nie, teraz w tej chwili już nawet powinien być, jak lepsze projekty, jak zbierają środki, to już nawet ten, jak to się mówi, jakiś tam prototypowy produkt już mają. Proszę Państwa, 60 tysięcy osób, 5 tysięcy aktywnych użytkowników i 2300 bitcoinów wartych przeszło 113 milionów złotych. To są jak na razie najnowsze i chyba oficjalne statystyki historii bitmarket.pl, giełdy, która z dnia na dzień zniknęła z polskiego i nie tylko polskiego internetu, która w tym momencie mocno, mocno kontrowersyjnym tematem zdaje się być. Z Markiem Satoshi jeszcze dziś będziemy rozmawiać. Temat już nieco bardziej rynkowy. Porozmawiamy sobie o Bitcoinie, mam nadzieję, o przyszłych prognozach. W tym momencie jeszcze szybki rzut oka właśnie na Bitcoin, na wycenę Bitcoina. W momencie, kiedy zaczynaliśmy rozmowę, cyfrowa waluta najstarsza z kryptowalut, no tutaj ocierała się już o równy poziom 13 tysięcy. W tym momencie 12 962 dolary 71 centów, więc zmienność całkiem niezła, jak na ostatnie 20 minut naszej rozmowy. Zobaczymy, jak będzie kształtowała się wycena Bitcoina o godzinie 15. Wówczas już ponownie z Mike'em Satoshi się tutaj w studiu Comparik 24 TV spotkamy. Państwu dziękuję za uwagę. Tobie serdecznie dziękuję za przyjazd tutaj do Warszawy, za komentarz w sprawie Bitmarket.
A Państwa zapraszam na krótką przerwę, po niej dalszy ciąg programu.